Debaty oksfordzkie. Debata oksfordzka to jest sztuka pochodząca z Uniwersytetu Oksfordu, polegająca na starciu intelektualnym dwóch drużyn. Każda z nich składa się optymalnie z czterech mówców, ma przypisaną inną rolę. Sztuka ta polega na toczeniu pojedynków intelektualnych w postaci debaty na ściśle określoną tezę. Mamy drużynę propozycji, mamy drużynę opozycji. Drużyna propozycji, jak na to wskazuje, jest za tezą, drużyna opozycji przeciw. Najważniejszą ideą za debatą oksfordzką jest poszerzenie swojego światopoglądu. Jak wiadomo, nie musimy debatować za tym, z czym się zgadzamy. Możemy poruszyć absolutnie każdy temat. Tutaj na Wydziale Ekonomicznym, naturalnie, tematy, które są przedmiotem naszego skupienia, to tematy ekonomiczne, gospodarcze, ze względu na współpracę z Wydziałem Chemii, również środowiskowe. Jednak przykładowo na Wydziale Prawa mnóstwo jest debat historycznych, debat społecznych, debat prawnych, debat politycznych. Zwycięzcę w debacie wybiera zależnie od modelu albo publiczność, albo specjalnie wytypowani jurorzy. Jurorzy są to zazwyczaj byli zawodnicy lub jeszcze praktykujący zawodnicy o dużym doświadczeniu w debatach oksfordzkich, którzy znają się na modelach prezentacji argumentów, na argumentacji merytorycznej, na argumentacji retorycznej oraz na erystyce. Jest to sztuka wypowiadania się, która jest zwłaszcza ważna w kontekście spójności wypowiedzi pomiędzy mówcami danej drużyny. Są to główne kryteria, na bazie których sędziowie podejmują werdykt i przedstawiają go potem wraz z ewaluacją tak, aby mówcy byli w stanie lepiej przygotować się do kolejnej debaty. Sopockie Autonomiczne Liceum, witamy. A zmierzy się ono z pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie. Tak naprawdę to jest inspiracja rzeczywistością. Wydaje mi się, że bardzo dużo spotykamy takich debat, które są związane z ujęciem tematów historycznych, prawniczych i właściwie debata jest tam taką naturalną formą ćwiczenia różnego rodzaju umiejętności omawiania tematyki czy po prostu ćwiczenia takich umiejętności heurystycznych. Natomiast w przypadku ekonomii bardzo nam się przydaje też umiejętność argumentowania, szukania dodatkowych jakichś możliwości przekonywania innych. Bardzo często taką debatę też ja sama wykorzystuję też w czasie zajęć, wykładów, ale też muszę powiedzieć, że debata oksfordzka ma swoje bardzo ścisłe wymagania i w związku z tym no, takim moim marzeniem było włączenie tego do projektu, który powstał na Uniwersytecie Gdańskim. Optymistycznym akcentem było to, że w momencie, kiedy przygotowaliśmy regulamin, projekt, wszelkiego rodzaju założenia debat, wysłaliśmy te informacje do szkół, okazało się, że bardzo szybko mieliśmy komplet tych drużyn, które zgłosiły się do projektu. I tutaj może jeszcze też dodam, że projekt jest prowadzony obecnie właśnie w ramach takich dwóch edycji. Pierwsza edycja to właśnie był semestr zimowy tego roku akademickiego, czyli 21-22, ale też przewidujemy kolejną edycję, to jest wiosną. No i z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że mamy już po prostu też komplet uczestników zgłoszonych do drugiego etapu. Generalnie bardzo się cieszę też, że projekt właśnie w takim tempie w tej chwili przebiega, ponieważ co do okoliczności zewnętrznych, czyli mamy po prostu pandemię dookoła i z nią się zmagamy od jakiegoś czasu, to są okoliczności, które nam nieco utrudniły w momencie, kiedy zaczynaliśmy projekt, start akurat tego zadania związanego z debatami i w związku z tym w pierwszym roku nie zdecydowaliśmy się na przeprowadzanie debat online. Z punktu widzenia tego, co obserwowałam teraz w ciągu tego semestru, muszę powiedzieć, że to była słuszna decyzja, ponieważ jednak taki kontakt bezpośredni i możliwość uzyskiwania informacji zwrotnej przez uczestników jest niesłychanie ważna w momencie, kiedy debata przebiega. No i też debata po prostu mogła być taką prawdziwą debatą. Następne kluczowe pojęcie to negatywny wpływ. Jest to oddziaływanie ocenione jako niewłaściwe, złe lub niekorzystne. Ale my jako strona opozycji uważamy, że samochody elektryczne nie mają negatywnego wpływu. Już przy produkcji takich samochodów po prostu niezbędne jest wykorzystanie niebezpiecznych substancji, a także wydobycie wielu ograniczonych surowców. Szacowany wzrost popularności samochodów elektrycznych potroi zapotrzebowanie m.in. na kobalt,
którego obecnie 60% wykorzystywane jest we wspomnianych przez nas wcześniej bateriach litowo-jonowych. Proszę pytania. Bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego, jak przebiegał w ogóle turniej cały debat oksfordzkich. Jeśli chodzi o sam poziom debat, to naprawdę uważam, że licealiści się świetnie przygotowali, a najbardziej jestem zadowolony, nawet nie wiesz, z poziomu, ale przede wszystkim z atmosfery, którą się udało zbudować. Uważam, że przy naprawdę przyjaznej atmosferze udało się, wiesz, nauczyć czegoś fajnego i z tego jestem najbardziej zadowolony. Sam projekt trwa od września. Więc cały semestr licealiści uczyli się debatować. Oczywiście wśród nich byli już licealiści, którzy mieli w tym zakresie spore doświadczenie, ale byli też tacy, dla których to była zupełnie nowa sprawa. Więc w ramach naszego projektu mieliśmy przewidziane również szkolenia. Były trzy etapy debat. Najpierw było szkolenie, później był pierwszy etap, później w ramach szkolenia omawialiśmy błędy z tego pierwszego etapu, co chcieli by inaczej, co chcieli w ten sposób uzyskać, jak chcieli, żeby wiesz, co chcieli zastosować, jaki manewr w danym momencie. No i później już był drugi etap i trzeci etap, gdzie faktycznie już zostali tylko ci najlepsi. Ale też to, co mnie bardzo cieszy, to że również osoby, które odpadły, również przychodziły na drugi etap i na trzeci etap. Czyli dalej się czuły zaangażowane, mimo że już wiesz, same nie uczestniczyły w rozgrywkach. Widać było, jak z etapu na etap rozwijają się ich umiejętności. Jak sposób wysławiania się, sposób formułowania argumentów ewoluuje. Szanowni Państwo, z radością mogę ogłosić, że debatę o trzecie miejsce w naszym turnieju wygrała drużyna propozycji, czyli przedstawiciele pierwszego liceum ogólnokształcącego z Tczewa. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, bez przedłużania, niezmiernie z wielką radością pragnę ogłosić, że zwycięzcą naszego turnieju debat jest drugie liceum ogólnokształcące. Finał, można powiedzieć, że przerósł nasze oczekiwania z kilku względów. Po pierwsze, teza finałowa, ale też teza w debacie o trzecie miejsce były bardzo wymagającymi tezami i wymagały ogromnego przygotowania od uczestników, sprostali temu zadaniu. Po drugie, atmosfera w czasie finału, czyli to, że w czasie pandemii, oczywiście z zachowaniem wszelkich warunków sanitarnych, ale mieliśmy po prostu bardzo szeroką frekwencję, bardzo wiele osób starało się sekundować, wspierać też właśnie tych debatantów. To było fantastyczne i muszę powiedzieć, że to było po prostu czymś, co też nas bardzo mocno wsparło w takim naszym przekonaniu po prostu, że należało te debaty zrobić. Cudowną rzeczą było to, że w momencie, kiedy został ogłoszony werdykt, cała sala tak naprawdę składała gratulacje i wiwatowała. Widać było, że nie było tutaj jakichś partykularnych interesów, mimo tego, że każdy chciał wygrać, ale naprawdę zostali docenieni ci, którzy po prostu bardzo się starali. Dziękujemy bardzo. No dla mnie osobiście największą zaletą było poznawanie ludzi. Nie ukrywam, że nawiązałam fajne relacje przez cały turniej, ale też sam fakt tego, no oczywiście to jak czujemy się po zwycięstwie, to jak postrzegają nas nauczyciele, bo widać ogromną zmianę, jeżeli chodzi o to, no ale też sam fakt tego, że w ogóle mogliśmy wziąć w tym udział, mogliśmy debatować nad tymi tezami, bo to było po prostu bardzo satysfakcjonujące i też nie ukrywam, że cały proces przygotowywania tych debat i tez i argumentów był po prostu bardzo fajny, bo my się zintegrowaliśmy, mieliśmy dużo czasu ze sobą i myślę, że poszerzyliśmy swoją wiedzę na wielu płaszczyznach. Zdecydowanie, bo naprawdę na wiele tematów dosłownie nie mieliśmy pojęcia, a trzeba było na ich tematy debatować, także... I też jakby przez to wyszliśmy trochę spoza swojej strefy komfortu, bo jakby i to, że debatowaliśmy na tematy, o których nie mamy bladego pojęcia na co dzień, i to też, że musieliśmy postawić się po stronie, z którą się nie zgadzamy, też było dla nas. Tak, i to super wpływa na nasz samorozwój też, bo dzięki temu
no właśnie poznajemy inne strony i rozwijamy się cały czas non stop, każdym przygotowaniem i każdą debatą, i debatą chyba jeszcze bardziej. W pierwszym szkoleniu było pytanie, na jakie tematy najbardziej lubimy debatować. Ja odpowiedziałam, że społeczne. I uwaga, wszyscy odpowiedzieliśmy, że społeczne. I uwaga, nie było absolutnie żadnego społecznego na turnieju, ale faktycznie te społeczne są dla nas, myślę... Ale myślę, że koniec końców to nam się bardzo opłaciło. Tak, zdecydowanie. To, nie debatowaliśmy na tematy, które lubimy. Dokładnie. Tak, i dodatkowo, no właśnie to pokazuje nam, że żaden temat nie jest straszny. Do każdego można się dobrze przygotować albo starać się jak najlepiej przygotować i często to punktuje, bo tematy społeczne są tematami, które lubi bardzo wielu debatantów. Są bardzo często najbliższe duszą humanistycznym, jeżeli można to tak nazwać. I dlatego często tematy gospodarcze czy ekonomiczne też są bardzo potrzebne i bardzo przydatne, bo także nas rozwijają właśnie w tych dziedzinach, w których mamy trochę mniejszą wiedzę niż na przykład w tematach społeczno-politycznych. Z grupą, z którą, w sensie drużyną, z którą walczyliśmy o pierwsze miejsce, od kilku miesięcy mieliśmy grupę na Messengerze, na której sobie pisaliśmy i mieliśmy kontakt. Zawsze po turniejach czy po szkoleniach chodziliśmy razem na jedzenie, więc faktycznie jakby po prostu byliśmy zintegrowani i tak naprawdę w tym finale już nie miało aż takiego znaczenia, kto wygrał. Jakoś my mieliśmy poczucie, że jeżeli wygrają właśnie Rumia, że jeżeli wygra właśnie Rumia, to będziemy najszczęśliwsi i będziemy mogli im pogratulować naprawdę z czystym sercem, bez zazdrości, bo po prostu bardzo się polubiliśmy. Tak, czysta przyjaźń. Zdrowa rywalizacja tak naprawdę, a nie jakaś taka, byleby wygrać, bo debatowaliśmy nie tylko dla wygranej, ale także dla przyjemności. Tak, właśnie po prostu personalnie bardzo wszyscy polubiliśmy. To, że były szkolenia i tak, były to dobre szkolenia, to bardzo mi się podobało, bo pierwsze szkolenie w ogóle nie dotyczyło stricte debat, dotyczyło bardziej dyplomacji samej w sobie i sztuki mówienia i to było no świetne po prostu, bo faktycznie nauczyliśmy się dużo, nawet nie na sam temat debat oksfordzkich, ale ogólnie na temat wypowiadania się, co myślę, że bardzo nam się przyda. Też te aspekty takie, że rywalizacja musi być zdrowa i dokładnie, że debaty są pewnego rodzaju sportem. I od samego początku uczono nas, że debata jest rzeczywiście pewnego rodzaju walką, ale my nie jesteśmy wrogami. Dokładnie. I my także musimy współpracować. I to było pierwszym zadaniem zresztą na szkoleniu. Dwie drużyny musiały połączyć siły, żeby rozwiązać zadanie. No, ja bym jeszcze powiedziała, że ten turniej jest w sumie taki dość mocno kameralny, w sensie taki wewnętrzny, dlatego my mogliśmy się też z innymi uczestnikami tak naprawdę poznać, polubić. No i właśnie te szkolenia, dużo tych spotkań. Tak, ale też aspekty techniczne, myślę. To znaczy jakby aule, w których przedstawialiśmy i w których odbywały się debaty i szkolenia, no po prostu były fajne, nie wiem jak to określić, ale faktycznie to było profesjonalnie, tak. Faktycznie było to wszystko bardzo profesjonalnie przeprowadzone. I nie ukrywamy, że nawet sam fakt bycia na Uniwersytecie Gdańskim był po prostu takim, wiecie, renoma i te sprawy, więc faktycznie czuliśmy się docenieni w pewnym aspekcie. Teraz czekamy na Puchar Polski, bierzemy udział w Mistrzostwach Polski, przepraszam, Mistrzostwach Polski, więc jakby będziemy przygotowywać się na to. W międzyczasie u nas, nasza szkoła bierze udział w Trójmiejskiej Lidze Debat. Co prawda my w niej nie debatujemy, ale jako starsi koledzy i koleżanki pomagamy młodym osobom. I gdzieś tam mamy w planach, może na jedną się wcisnąć. Tak. Planujemy się wcisnąć na piątą kolejkę, dlatego że wtedy będziemy z Sopotem, z którym wygraliśmy w pierwszej debacie właśnie na Uniwersytecie w Mistrzostwach. Tak, więc chcemy sobie zrobić rewanż, także na TLD też się pojawimy. Ale tak, więc Mistrzostwa Polski, a w przyszłym roku faktycznie planujemy wrócić na turniej na UG. Jest ulga. Zdecydowanie. Dziękujemy bardzo.